kryminalni z Komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, pojechali do Ożarowa Mazowieckiego. Tam w jednym z mieszkań mogło dochodzić do handlu narkotykami. Drzwi lokalu otworzyła kobieta, która była zupełnie zaskoczona widokiem policyjnych legitymacji. W chwili wejścia funkcjonariusze zauważyli nieopodal drzwi leżącą na stoliku wagę elektroniczną oraz foliową torebkę z białą, sproszkowaną substancją. Przeprowadzone później badanie narkotesterem wykazało, że była to amfetamina. Kryminalni zatrzymali Maję M. oraz przebywającego w mieszkaniu Szymona L. Podczas przeszukiwania lokalu kryminalni ujawnili i zabezpieczyli łącznie 2,5 kg amfetaminy o wartości czarnorynkowej około 125 tysięcy złotych. Zabezpieczono również dwie wagi elektroniczne, puste torebki foliowe i fifkę nabitą marihuaną oraz inne mienie na kwotę około 9 tysięcy złotych. Policjanci przewieźli zatrzymanych do komendy, a następnie osadzili ich w policyjnej celi. W tym czasie detektywi zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi na przedstawienie mieszkańcom ożarowskiej gminy zarzutów wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.